No i siemanderko. Takich dwóch pacjentów mamy. Fokusik na pompę paliwa. Ale to na później. A teraz tu Mercedesik. Plus był na łożysku. Trochę go skasowałem, podregulowałem. A teraz trzeba się zająć tym wydechem, bo tu już dziura wyszła. O! Tu wszystko zdrowe dookoła. A tu tak wyżarło na dole. Spróbujemy to szlifnąć, zobaczymy co z tego zostanie i jak to wygląda. Spróbujemy to zrobić trochę inaczej. Bo to kurde jest spora średnica. Też ten wydech to już taki. Spora średnica. Nie mam takiej, żeby wstawić. No już. Spróbujemy to zrobić trochę innym sposobem. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz coś takiego rzeźbię, ale spróbujemy. Czy to się uda? Nie wiem. Trzeba było to rozgiąć, rozklepać trochę. Zaraz będą kurwa pisać. Co ten Podgórzyński odpierdala? Tak się nie robi, kurwa. No spróbujemy to tak cyknąć. Co będzie, to będzie, kurwa. Aby przyłapać. Zobaczymy, co dali. Za koszulę! A, kurwa, palę się. Ja pierdolę, za mały prąd, człowieku. No dobra, jakoś tak wyszło, jak wyszło. Ale mówię, no tu był taki nietypowy zakręt. No i nie miałem takiego materiału, a to jest średnica ponad 60 mm, 62 chyba. Nie miałem takiego materiału, żeby zrobić taki profil. Także jest tak, jak jest. I tak podejrzewam, ta łata, ten wydech przeżyje, bo to zobaczcie, co się dzieje tu. Także tutaj rozpierdolone wszystko. Ten tłumik tylny też taki kurwa już. O, tu już niedługo puści. Także myślę, że ta łata przeżyje. Resztę wydechu oczyszczone. Teraz to zabezpieczyć trochę. O. Mówię, wygląda jak wygląda. Ale to jest właśnie takie rzeźbienie, nie? Tam u góry było zdrowiutkie. Ewidentnie tu dół wyżarło, bo tutaj woda, nie? Z gazu się zbiera. Damy na bogato, niech to sobie wyschnie do jutra. Bo jeszcze czekamy na czujnik położenia wałków rozrządu do niego. Także on spokojnie sobie może do jutra stać.
dobra. Przeschnie to się na drugą warstwę i tyle. Będziemy mieć taki czujnik do Mercedesa. Tu jest ten, co był, oryginalny, pęknięty jest tutaj. On tutaj jest, to jest czujnik położenia wałka. On tu jest zamontowany w głowicy, więc założymy nowy, bo ten stary przeciekał. Olej znaczy się w sensie przeciekał. Tu zmyłem to wszystko, ale tu wiecie, tutaj jeszcze cieknie prawdopodobnie z tego nastawnika wałka. Ale to najpierw, znaczy to jest problem z tym, z dostaniem tej części. Chyba trzeba by było w serwisie się dowiedzieć. Ale to najpierw zmienimy to. Ten wyciek tu jest nieduży. No, zobaczymy, będzie klient decydował co dalej po prostu, o i tyle. Także tu musimy sobie poluzować tą trzynasteczkę. Z powrotem, tak jak wyciągałem. To sobie musiałem poluzować, bo tu jest taka blacha. Bo tu jest taka blacha i ona przeszkadza, żeby ten czujnik wyjąć, także trzeba to obluzować, ją trochę do góry dać i zakładamy ten czujnik z powrotem, jak był. Czekaj, wróć. Blaszkie i zakładamy z powrotem ten czujnik tutaj. No i dobra, tam mamy przykręcone. Teraz tą trzynastkę dociągnąć. Cyk, fuch. Z powrotem. No i dobra. No i teraz ostatnia rzecz wtyczunia. Nic nie puszcza. Dobra, teraz sobie podciągniemy ręczny. Kurde, tylko tutaj namierz tą zębatkę teraz. Ciemno, to jak w dupie. Jest. Tam jest taki rozpierak i go trzeba podkręcić, żeby szczęki trochę doszły do jakby powierzchni ciernej tego tarczobębna. Zmniejszyć ten dystans. Czekajcie, kurwa, tam nic nie widać. Dobra. O, teraz jest opór, czyli szczęki są za ciasno. Trochę trzeba teraz poluzować. O, nie wiem, czy nie za dużo. No, dobra, zostawmy tak. Okej. Okay. Co myśmy mieli zrobić? Ten wyciek tam, ten czujnik zrobić. Wydech pospawać, to pospawany. Ręczny naciągnąć, naciągnięty. Chyba wszystko, nie? Dobra, zakładamy lacza, zabijacza. O kurwa, jego mać. Felgi czyściutkie, takie kurde. Że komar nie kuca, mucha nie siada. Ja se go opuszczam, dokręcam te koła i trzeba się przejechać, na próbę pojechać, czy wszystko jest git. No i tyle, i będziemy działać coś dalej. No skurwysyn, jedziemy się karnąć mecenaskiem w koło komina, pasem DBT. O skurwysyn, proszę bardzo, znowu się to urwało. Tryk, lampionki, R i return do tyłu. I rundka w koło komina. Pomalutku. Po dziurach. To można się wozić, kurwa, z gracją, elegancją. Elegancko Mieczysław jedzie.
No i gdzie? 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 Kurwa. Skrzynia biegów była po kapitalnym remoncie. Bardzo fajnie chodzi ta skrzynia. Piękna sprawa, takie powozy, ale to kurde, utrzymać takie coś to masakra, kupę pieniędzy, worek pieniędzy. Trzeba w to ładować, w takich wehikuł. No ale frajda z jazdy jest. Muszę te krzaki poprzecinać, bo to trzeba kombinować, żeby nie zarysować lakieru. Muszę przynieść z działki sekator i pochlastać te kurwa krzaczory. No dobra, teraz pora na fokusjona. Trzeba jakiś ulungów zawołać, żeby pomogli przepchać. Pompa paliwa. Tu jest pompa paliwa do fokusjona. Trzeba będzie bak zrzucić. Bo w fokusie od góry się nie da pompy zmienić. O nie. Było zbyt piękne, żeby było takie proste. Tak się ma sprawa z fokusem. Opuściłem sobie trochę bak. Na szczęście w baku jest mało paliwa. To nie muszę jakby tego baku całkiem wyciągać, tylko se zmienię, tak powiedzmy, można powiedzieć, na aucie tą pompę paliwową, bo tutaj się stara działała i się zesrała. Na początku jeszcze właściciel reanimował ją, stukając od góry w bak, ale w końcu umarła całkiem. Także w takiej robocie nic, tylko papieroska chcę zapalić, co? O skurwes, szybko na dwór z tym. Znaczy na dwór, do Michy to. Jeszcze ten przewód się przełoży później do tej oryginalnej i już będzie gitara. Dobra. Jest dziura, tu jest uszczeleczka, cykwuch. Bierzemy noje pumpen, potem na celu i to wszystko to i wkładamy pływakiem najpierw na dół, cykwuch i zanurza się ona. Tu jest szczałeczka i szczałeczka ma iść w tą kreseczkę tam. Sufit. O skurwesyn, ja pierdolę, jaki kurwa szarszeń. Idź w pizdu kurwa. Jebany. Teraz najgorzej, że on tu będzie latał, kurwa, po tych. Zaraz do szyb poleci i nie będzie mógł wylecieć. Joki wielki. No patrz, na nadkola wleciał. Nie ma czym go pacnąć, dziada. Tylko żeby go nie rozwścieczyć jeszcze bardziej. No już, wylatuj stąd. No patrz. Kurwa, jego mać. Gdzie on jest? Teraz chuj wie, gdzie on jest. Tu gdzieś wleciał. O kurwa!
spierdolony za mną był. No. Uch, ale mi ciśnienie podniósł. Dobrze, że plak jest, kurwa, plakiem. Albo go pogonisz, albo skleisz mu skrzydła. On w ten czas spadnie na ziemię, bo nie może fruwać i można go zadeptać, dziadę. Najgorzej, jak on w te szyby zacznie tłuc, to on tłucze, tłucze i nie może wylecieć. A tak w zeszłym roku miałem. Kurwa. O, lampka się rozładowuje. Dobra, tu mamy strzałka do punktu. Pierścień dokręcony. Tam sobie do środka ten gwint od tej nakrętki olejem takim jadalnym do smażenia powsmarowałem, żeby to z poślizgiem szło, żeby łatwiej było skręcić. Przewód, jak widać, przełożony już z tamtej pompy starej. No i co, teraz trzeba go wąż założyć na ten odparowający paliwo, znaczy odpowietrzający, o, może tak, bak, i skręcić tam opaską i wjeżdżamy do góry z tym bakiem, skręcamy wszystko do kupy i powinno działać. No, tak to wygląda. No i fokusa ciąg dalszy, pompa zmieniona. Auto nie odpala dalej, nie, pompa nie pracuje. I teraz tak, pomyślicie niektórzy z was na pewno, bo ja też tak pomyślałem, błędna diagnoza, niepotrzebnie pompę. Błędna diagnoza, niepotrzebnie pompę zmieniał, nie? Tą. Otóż nie błędna diagnoza, tylko podłączyłem sobie ją na krótko, tu zasilanie pompy do akumulatora, na takie przewodziki, no takie druciarstwo. Ja elektryką się nie zajmuję, także wiecie, wybaczcie mi to. Ta pompa po prostu, wiecie, auto jeździło, gościu walił w bak, nie? Jak mu nie odpalało. Stuknął w bak, pompa ruszyła, auto jeździło. No, aż w końcu zdechło całkiem, nie? No, podłączyłem tą pompę pod akumulator, te dwa styki zasilające pracę pompy. Oczywiście okazuje się, że pompa ma zwarcie. Czyli co, jak zwarcie miała pompa, no to bezpiecznik wywaliło gdzieś, nie? Ten jest bodajże do pompy paliwa 60, ten jest sprawny. Tu przekaźniki, sryki, to wszystko sprawdzone, to jest wszystko sprawne. I teraz do tego auta schemat jest dostępny, ale powiem wam, ten schemat nijak się trzyma, znaczy nijak jest do tego, co mamy w tym samochodzie, bo skrzynka bezpieczników na schemacie jest w ogóle inaczej rozrysowana, nie? Tam jest ta skrzynka, nie wiem, czy ją widać. W końcu, no to mówię, no wszystkie trzeba bezpieczniki sprawdzić, bo na schemacie bodajże pokazywało to bezpiecznik F, kurde, 52 chyba, pod maską w sensie tam, ale nie ma takiego bezpiecznika F52 w tym aucie, bo F kończy się na chyba numerze 39. No to teraz tutaj grzebanie w środku, nie? No ale powiem wam tak, te bezpieczniki, ta skrzynka jest w takim miejscu, można ją zrzucić sobie na dół, nie? Ale te bezpieczniki są tak malutkie, że ja nie wiem, mam za grube łapy chyba, żeby tam manipulować. Oczywiście używałem tych szczypców dedykowanych do tych bezpieczników. No, siedzą niektóre jak zamurowane, więc prościej mi było o wiele wymontować całą tą skrzynkę bezpieczników, poodpinać te wszystkie kabelki, wiecie, te kostki, szybko złączki. Wziąłem sobie na stół, w końcu znalazłem ten uszkodzony bezpiecznik, no ale się okazało, że to bezpiecznik bezpiecznikiem, ale już tam gniazdo się wypaliło. No ale poczyściłem te styki, podoginałem, żeby to miało ręce i nogi. I teraz jest tak. Auto działa. Także taki jest finał tej imprezy. Myślę, że pan klient będzie zadowolony. I co? Dzisiaj już sobota, to tylko sobie to zdiagnozowałem, podłączyłem na szybko. W poniedziałek będę
wiecie, składał te plastiki, to wszystko dookoła i tak dalej. Także taki to finał tej imprezy z Fordzikiem. Czasami zwykła wymiana pompy. No, trzeba trochę posprawdzać, zrobić test na starej pompie. No niby pierdoła bezpiecznik, jakiś tam styk, no ale trzeba nad tym na spokojnie przycupnąć, nie? Przysiąść, nie? Także no co? No to co? To się mandero.